Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie, kochani. Dzisiejsze słowo, którym się modlę, to piec rozpalony. Znowu muszę Wam powiedzieć, że to jest to słowo, którym nie bardzo chciałem się modlić. Pamiętacie, kilka dni temu modliłem się i zachęcałem Was do modlitwy słowem żły, gdzie podzieliłem się odrobinę doświadczeniem tej rzeczywistości bardzo trudnej, jaką jest nasza walka duchowa, doświadczenie spotkania ze złem osobowym i także konsekwencjami zła w świecie, które jest wypadkową jego choćby kuszenia. No i znowu ciekawa rzecz, nie powiedziałem naprawdę nic nad wyrost, czysta nauka katolicka, po czym pojawiły się między innymi takie komentarze, które zostawiłem celowo pod tym filmie, nie pozwoliłem redakcji ich kasować, choćby i taki jeden, który mówił, cytuję, zachęcam mniej ćpać, mniej chlać, a jak to nie pomoże, to proszę udać się do dobrego psychiatry. Kropka. Wstyd dla ludzi wierzących. To moje głoszenie dla tej konkretnej osoby, która podaje się za osobę wierzącą, stało się wstydem. No nic, jestem taki chodzący wstyd, okazuje się, dla ludzi wierzących. Nieraz to już usłyszałem. Kiedyś usłyszałem od jednego księdza, że powinienem całą Polskę przeprosić za to, co kiedykolwiek powiedziałem na temat posługi uwalniania. Może i tak. I dzisiaj znowu się narażę, bo jest o piecu rozpalonym. I słuchajcie, jeśli ktoś śledzi moje głoszenie, a wiem, że jest Was trochę, to wie, że nie jestem zeschizowanym psychicznie chorym człowiekiem, który ma jakiegoś niezdrowe zakręcenia na temacie uwalniania. No ale są tematy, które są związane z prawdami naszej wiary, których nie da się ominąć, tak? Nie da się powiedzieć, że nie istnieją. Nie da się powiedzieć, że nie istnieje walka duchowa, że nie istnieje dobro i zło, że nie istnieją anioły światłości i anioły ciemności. Nie da się. Czasami tak wypada w pewnym momencie, że trzeba to powiedzieć, bo taka jest prawda wiary. I tak samo dzisiaj, kiedy Jezus mówi o piecu rozpalonym, oczywiście nikt nas na łopacie do pieca po śmierci wrzucał nie będzie, bez dwóch zdań. Natomiast ta przenośnia, może, którą Jezus użył, jest dość radykalna. Dlaczego? Ponieważ jeśli weźmiecie sobie tekst grecki, to ten piec rozpalony, to słowo, które zostało w języku polskim przetłumaczone na piec rozpalony, to jest piec do wypalania gliny. Jezus miał na myśli piec, w którym wypalano naczynia gliniane. Tam była potężna temperatura. Więc oczywiście jest to przenośnia, bo nikt nas do pieca wrzucał nie będzie, tak jak powiedziałem, ale Jezus pokazuje bardzo konkretny obraz pieca, w którym wypala się glinę, gdzie panuje ogromna temperatura, jako ten, w którym człowiek, jakby odrzuciwszy Boga, grzesząc wręcz przeciwko Duchowi Świętemu, czyli odrzucając świadomie, dobrowolnie Pana Boga, Jego miłość, jakiekolwiek natchnienia Ducha Świętego do tego, by do Boga się zwrócić, sam siebie, mówiąc obrazowo, włoży jak to naczynie gliniane do tego pieca. Co więcej, Jezus mówi, że będzie tam płacz i zgrzytanie zębów. To nie jest straszenie ze strony Jezusa. On nie chce nas wystraszyć. Jezus chce nas zachęcić do tego, byśmy sobie uświadomili, że choćbyśmy nie wiem jak byli grzeszni, choćbyśmy nie wiem jak byli poturbowani życiowo, choćbyśmy nie wiem jak byli zniewoleni grzechem i złem, w momencie, kiedy zwrócimy się do Niego, jesteśmy uratowani przed tym piecem. I kochani, z tego z całego serca sobie i Wam życzę, byśmy nigdy do tego pieca nie trafili. Po prostu
jakkolwiek się to dzisiaj dla mnie skończy, to takie życzenie chcę sformułować. Niech zatem nas błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.